Samochód w pełnej gotowości bojowej waży 10 580 kg. W tym zbiornik wodny zawiera 2500 litrów. Wymiary samochodu. Długość pojazdu 6 m 93 cm. Szerokość pojazdu 2 m 49 cm. Wysokość 3 m 16 cm. Samochód może rozwijać prędkość maksymalną do 95 km na godzinę. Zużywa przy tym 26 litrów paliwa na 100 km. Pokonuje wzniesienia do 48%. Zasięg samochodu bez uzupełniania paliwa wynosi 450 km. Zbiornik zawiera 150 litrów paliwa. Najmniejsza średnica zawracania wynosi 18 metrów. Zobaczmy, co mieści się w poszczególnych skrytkach. Prawa strona. Czwarta skrytka zawiera rozdzielacz, zbieracz oraz węże W52. W trzeciej skrytce znajduje się stojak hydrantowy, klucze do hydrantu naziemnego i podziemnego, linki do smoka i węży, głowicę mgłowe i przełączniki. A teraz druga skrytka. Zawiera prądownicę i siodełka wężowe. W pierwszej skrytce znajduje się tablica sterownicza autopompy. Nad nią zwijadło szybkiego natarcia. Za tablicą sterowniczą znajduje się autopompa. Może być sterowana z tablicy lub z kabiny kierowcy. Wydajność pompy przy ciśnieniu 8 atmosfer wynosi 1600 litrów na minutę. Maksymalne obroty pompy 2700 obrotów na minutę. Zużycie paliwa średnio 20 litrów na godzinę. W dole samochodu znajdują się nasady tłoczne,
75 mm. Lewa strona samochodu. W pierwszej skrytce znajduje się zbiornik na środek pianotwórczy, który zawiera 250 litrów. Znajduje się tutaj także zestaw sprzętu dielektrycznego. Druga skrytka zawiera aparat na sprężone powietrze, butle zapasowe do aparatów, gaśnice proszkowe. W trzeciej skrytce znajdują się maski do aparatów oddechowych. Węże W75, zasysacz liniowy. Może być także aparat do cięcia metalu. Czwarta skrytka zawiera węże W75, ubranie żaroodporne, piłę spalinową do cięcia drewna, łom, kilof, bosak podręczny, stojak i przedłużacz do reflektora. Tył samochodu. Drabinka prowadząca na dach pojazdu. W skrytce znajdują się węże zsawne, węże do zasysania środka pianotwórczego i smok zsawny. Urządzenie mocujące drabinę D10W. Na dachu znajduje się zbiornik składany, bosak lekki, mostki przejazdowe, wytwornice piany średniej, prądownice pianowe, drabina słupkowa D3,1. W pomieszczeniu załogi pod siedzeniem znajduje się skrytka, a w niej radiostacje nasobne, buty gumowe, ubrania żaroodporne, latarki, rękawice azbestowe i ługoodporne, torba wężowa z wyposażeniem, skrzynka z narzędziami kierowcy, apteczka sanitarna. Zaglądamy do przedziału kierowcy. Obok normalnego wyposażenia znajduje się tutaj zestaw ciśnieniomierzy do autopompy, co pozwala na prowadzenie akcji gaśniczej, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Mieści się tu także radiostacja przewoźna i nasobna. Załoga wozu bojowego składa się z 6 osób. Dowódca, przodownik roty pierwszej, jego pomocnik, przodownik roty drugiej, jego pomocnik, i kierowca mechanik. W trakcie przejazdu dwie osoby znajdują się w przedziale kierowcy, a cztery w przedziale załogi. W przedziale kierowcy obok miejsca dla kierowcy mechanika jest także miejsce dla dowódcy. W przedziale załogi przodownik roty pierwszej zajmuje miejsce obok drzwi z lewej strony pojazdu. Obok niego jego pomocnik. Przodownik roty drugiej zajmuje miejsce przy drzwiach z prawej strony pojazdu. Obok niego jego pomocnik. Na komendę dowódcy załogi z wozu, załoga wysiada i ustawia się w następującym porządku. Załoga przystępuje do budowy linii zsawnej. Woda czerpana będzie z naturalnego zbiornika wodnego za pomocą linii zsawnej 110. Zobaczmy, jak wygląda wykonanie takiej czynności. Mocowanie smoka zsawnego. Łączenie poszczególnych odcinków węży za pomocą klucza.
założenie pływaka, mocowanie linki zabezpieczającej, podłączenie linii zsawnej do nasady zsawnej. Wiązanie linki zabezpieczającej do pojazdu. Wrzucenie smoka do wody. Uruchomienie przez kierowcę mechanika autopompy. Na tej samej zasadzie zbudowana jest linia zsawna w wypadku czerpania wody ze zbiornika sztucznego. Największa wysokość ssania wynosi 7,5 metra. Linię zasilającą z hydrantu buduje się jako linię podwójną 2 razy 75 Można również budować linię pojedynczą 1 razy 75 Po otrzymaniu rozkazu bojowego załoga przystępuje do budowy linii gaśniczych. Dowódca i przodownik roty pierwszej udają się na rozpoznanie ogniowe, zabierając ze sobą sprzęt podręczny w zależności od potrzeb. Pomocnik roty pierwszej ustawia rozdzielacz w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie przygotowuje sprzęt do budowy linii gaśniczej. Rota druga buduje linię główną od nasady tłocznej autopompy do rozdzielacza. Kierowca przełącza sterowanie autopompy na tablicę sterowniczą umieszczoną w skrytce z boku samochodu. Budowanie linii gaśniczej rozpoczyna się od rozdzielacza w kierunku stanowisk gaśniczych. Zwracamy uwagę na miejsce działania członków załogi. W przypadku jednej linii gaśniczej zasięg jej wynosi do 420 metrów. W przypadku dwóch linii gaśniczych, drugą linię gaśniczą od nasady rozdzielacza buduje rota druga, a po jej zbudowaniu zajmuje stanowisko określone przez dowódcę. Rozdzielacz doraźnie obsługuje dowódca. Tu prezentowany przykład linii z zasysaczem bocznym. Dwa prądy gaśnicze mają zasięg do 340 metrów. Schemat pokazuje rozstawienie członków załogi w sytuacji potrzeby uruchomienia trzeciej linii gaśniczej. Trzecią linię gaśniczą buduje pomocnik roty drugiej i to stanowisko zajmuje. Przy trzech prądach gaśniczych zasięg wynosi 300 do 320 metrów.
trakcie budowy linii układane są mostki przejazdowe. Przejścia przez przeszkody przy pomocy siodełka wężowego. Podwiązywanie linii gaśniczej do drabiny. Załoga przystępuje do sprawienia drabiny. Zwolnienie mocowania drabiny. Zdjęcie drabiny. Postawienie. Zwiększenie zasięgu drabiny. Wiązanie linki zabezpieczającej. Działko wodno-pianowe. Posiada wydajność 1600 litrów na minutę. Obrót w osi poziomej 360 stopni. W osi pionowej od minus 20 stopni do plus 85 stopni. Oto przykład pracy działka, gdy pojazd jest w ruchu. Działko obsługuje przodownik roty pierwszej. Autopompę obsługuje mechanik kierowca z przedziału kierowcy. Równocześnie prowadzi pojazd. Sytuacja, w której GBA pracuje na zasilaniu. Schemat pokazuje rozwinięcie załogi w tej sytuacji. Linia zasilająca może mieć długość 340 metrów przy wykorzystaniu wszystkich węży W75. Sytuacja, w której GBA współpracuje z drabiną SD. Rozwinięcie załogi w tej sytuacji. Na schemacie uwidoczniono miejsca poszczególnych członków załogi. Po powrocie do bazy załoga przygotowuje wóz do osiągnięcia stanu pełnej gotowości bojowej. Wyposażenie i sprzęt zostaje wyczyszczony, naprawiony, uzupełniony lub wymieniony. Następnie umieszczony na swoim miejscu w skrytkach samochodu. Uzupełniony zostaje zbiornik paliwa, zbiornik oleju. Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na uzupełnienie oleju autopompy. Napełnia się zbiorniki środka gaśniczego, przeprowadza się przegląd samochodu i jego oczyszczenie. Osiągnięcie stanu pełnej gotowości bojowej dowódca melduje przełożonemu.